Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Matej z Kings of Meat kanału na YouTubie, także jeżeli Was zainteresują miody pitne, to polecam ten kanał. Tak jak zapowiedziałem w filmie o tym takim wstępnym, o miodach pitnych, będzie degustacja najpierw dwóch miodów z pasieki Jaros i będzie potem degustacja trzech miodów z pasieki Imbiorowicz. Czy to jest pasieka, czy miodosytnia? Tam jest miodosytnia. Miodosytnia. Oni swoje miody robią, ale to jest pasieka. Dobra. Mamy dwójniaka i trójniaka. Czyli troszkę teorii. Dwójniak oznacza, że na jedną część miodu przypada jedna część... jedna część wody. To jest troszkę takie mylące, nie? Bo wydawałoby się, że dwójniak, że to będą dwie części wody na jedną część miodu, ale nie, to jest pół na pół. Pół na pół. Pół na pół woda i miód, czyli mocny, bo taki miód no to pewnie ma około 100 BLG, tak? Czysty miód. No to jest 100% miód? Cukier praktycznie, no, tam pewnie 90 parę, no, nie? No. Czyli jak mamy 50%, no to jest to praktycznie blisko 50 BLG. Tak. Czy podaje się w BLG czy w Brixach? Raczej jest BLG, ale to znowuż kwestia... nie podaje się tego na butelkach. Nie podaje się na butelkach. Ale jeżeli chodzi o domowe miodosytnictwo, no to kwestia... No i ten dwójniak ma 16%, czyli można powiedzieć tak zgrubnie około 30 BLG, 32 może się przerobiło na alkohol, czyli około 20 zostało na smak. No teoretycznie, można tak przewidzieć, no rzeczywiście. No i mamy trójniak, czyli w trójniaku mamy trzy części, z czego dwie części są wody, a jedna część jest miodu. I to są pewnie sycone miody, tak, czy nie? Jaros swoich miodów nie syci. Nie syci, czyli to nie są sycone. Jeżeli dobrze pamiętam, to są miody niesycone u Jaros. Dobra, bardzo takie eleganckie, eleganckie, kamionkowe opakowanie z taką tu pieczęcią, tutaj taki korek jakiś ceramiczny. Data rozlewu to jest 9 listopada 2016 roku w przypadku trójniaka i 28 października 2016 w przypadku dwójniaka, czyli generalnie dwuletnie można powiedzieć, niecałe dwa lata. Ile taki miód można leżakować? To jest tak jak z porterami chyba, nie? Można, najstarszy miód w Polsce to leżakuje 21 lat. Ale to w miodosytni, a ja mówię już gotowy, jak kupisz w sklepie, nie, to czy się poleca leżakować, czy to nie ma znaczenia? Tak, czy on leżakowanie wpływa na jakość miodu, zdecydowanie. Im dłużej leżakuje, tym lepiej. Aczkolwiek w czwórniakach to nie jest konieczne, że to poprawi smak miodu, bo to jest może jednak, pogorszyć? Może pogorszyć. Ale trójniaki, dwójniaki, półtoraki, jak najbardziej dłuższe leżakowanie, oczywiście w odpowiednich warunkach wpływa na jakość. Dobra, spróbujmy. To jest trójniak, trójniak trybunalski. Dojrzewał przez leżakowanie. Ile taki trójniak u Jarosa mógł dojrzewać lat? Przypuszczam, że w okolicach minimum 3 lata. Minimum 3 lata, ale myślę, że tak naprawdę dłużej. Także jeżeli mamy butelkowany w 2016, to przynajmniej był 2000, dajmy na to 12, robiony. Dobra. No to zrywamy, następuje zerwanie pieczęci. Akurat ładnie się nam... To wszystko jest, nie wiem czy wiesz, ale to wszystko od butelki do miodu w środku jest zrobione u Jarosa ręcznie. No to widać, że to jest ręcznie. Mamy tutaj korek, nie trzeba korkociągu. Chodziło mi o to, żeby był taki dźwięk. Mamy korek z korka, z aglomeratu. No pachnie takim winnie, powiedziałbym. Pącha się korek czy nie? Nie mam takiego zwyczaju. Czy siara? W czym się pije miody? No tradycja by mówiła, że w kamionkach. W kubkach, tak? W takich kubeczkach kamionkowych, ale no najnowsza szkoła jak najbardziej, do sędziowania też jak najbardziej, no bo chcemy mieć, widzieć również jak on wygląda, nie tylko jak pachnie, czy jak smakuje. Tutaj akurat to opakowanie ma to do siebie, że możemy je zamknąć, czy taki miód to jest spoko, żeby go otworzyć, zamknąć i wypić za jakiś czas, czy raczej nie? Zależy co masz na myśli jakiś czas. Parę dni jak najbardziej, ale już otwarty, no tam już się utlenia on i to też może mieć wpływ na smak. Ja generalnie jak otworzę to wypiję, więc nie mam tego problemu. No, ja kupiłem te małe buteleczki głównie po to, że no, pomyślałem, że jak kupię dużą to się zmarnuje, nie?
więc... Który w ogóle rozdaliśmy najpierw? To... Trójniak. No, od słabszego zawsze zaczynamy, nie? Ten trójniak, ja jeszcze może o nim powiem, to jest w ogóle pasieka Jaros, to jest wszystko w rodzinie. Ich babcia syciła miody. I akurat trójniak trybunalski polega na tym przepisie jeszcze od babci, a może nawet prababci obecnego miodosytnika Macieja Jarosa. Oni tam jej znaleźli w jakimś kajeciku. To wszystko zostało ładnie zapisane. Oczywiście musieli to przemienić na produkcję przemysłową, trochę oczywiście pozmieniać na zasadach takich współczesnych czasach, ale to bazuje na recepturze prawdopodobnie... A co w takiej recepturze jest? No weź ileś tam miodu, czy to jest weź taki miód, weź taki miód, weź taki miód? Może tak być, właśnie tak. Mogą być jakieś dodatki korzenne. Ten akurat nie ma żadnych dodatków, ale to na pewno jest... procent na przykład miodu gryczanego do wielokwiatu może być na przykład. Powiem tak, no skojarzenie aromatu to jest dla mnie taki troszkę barley wine, czyli są nuty utlenienia, takie właśnie idące w szery. To jest charakterystyka polskich miodów, utleniane, utlenianie właśnie. Lekko alkoholowy, ale w taki raczej przyjemny sposób. Właśnie ja no tutaj, i taki owocowy. Owocowy, właśnie, że ja na przykład wyczuwam wiśnie takie, może śliwkę nawet bardziej. No śliwka, czyli utlenienie też, nie? No albo bym powiedział, że jest dosyć alkoholowy. No 16%, tak? Ten będzie miał 13. 13. No to jak to 13, bym powiedział, że jest alkoholowy. Tak? Nie? Wyczuwasz alkohol, masz prawo przy 13, ale... Klarowny, taki klarowny. Barwa taka... Właśnie, są jakiś trend na niefiltrowane miody? Nie, jeszcze nie. Czegoś takiego nie spotykałem się. Raczej klarowność... Po prostu czas wymusza to. Jeżeli długo leżakujesz, to musi być... Musi być klarowny. Także... A miody się pasteryzuje? Tak, są pasteryzowane. To są głównie... No, pasteryzacji podlegają te miody... Ale to nie jest fajne. No raczej nie. Raczej nie. U Jarosa... chyba nie ma pasteryzacji. Jaros i Imbierowicz, których będziemy degustować za chwilę, to są takie naprawdę rodzinni rzemieślnicy. Jeżeli kupujemy z tej większej miodosytni, no to na pewno będzie... Tam już nie ma, powiedzmy, tych cudownych składników miodu, które są tych zdrowotnych. A tutaj są? Tu powinny być, mi się wydaje. No spróbuję. No. Grzeje lekko w przełyk. Jest grzejący, no. Ale no, jest słodki, jest taki lepki, oblepiający, no ale bardzo przyjemny. Taki kojarzy mi się z jakimś takim rzeczywiście drogim barley wine. Sherry też takie właśnie. Jest słodki, ale to nie jest taka słodycz, że... Po prostu powala cię, już nie masz ochoty na następny łyk. To jest no taka to słodycz... będzie dopiero w dwójniaku. To będzie dopiero w dwójniaku. Ale jest to słodycz przyjemna, która szybko mija, moim zdaniem. Nie wiem, to są moje odczucia. No jest też lekko taki kwaskowo-cytrusowy, taki przełamana jest ta słodycz, jakby taką... W miodach musi być tak. Musi być ten balans między kwasowością, a właśnie słodkością. A skąd się kwasowość bierze w miodzie? No bardzo często z kwasku cytrynowego. To nie jest takie super? No nie jest takie super, ale tu jest znowuś ustawa polska, która im nakazuje. Aha. Są sytuacje, że miód pitny mógł w miodosytni wyjść bez dodawania większej ilości kwasku, ale ustawa będzie im kazać, żeby spełniało warunki tradycyjnego miodu polskiego, musi być dodany. Ja osobiście w domowej produkcji stosuję albo cytryny zamiennie, Sok z cytryny. Albo jeżeli używasz miodów owocowych, to tam już kwasowość powstaje naturalnie. Z owoców. Z malin, wiadomo. Z maliny, jabłka, tam już jest ta kwasowość i wtedy można się obyć bez kwasku cytrynowego. Z winogronami też chyba można robić miód, nie? Tak, to jest... Gronowy, tak? To jest miód gronowy? W Polsce będzie nazywał się goronowym, na świecie będzie to kategoria payment. Payment? O jednej rzeczy nie zapytałem. Skąd się bierze drożdże do miodów? One są w miodzie? Czy się dodaje? Są osobne szczepy? Kupuje się tam tak z łaista czy skądś tam? Tak, tak. Trzeba mieć drożdże szlachetne do przerobienia mocnego alkoholu. To są bardzo silne drożdże, odporne na cukier odporne i na alkohol. Kiedyś oczywiście, bo drożdże są w miodzie, w samym słoiku miodu tam są naturalne drożdże.
No pierwszy miód na pewno nie stosowali szlachetnych drożdży, tylko on sam przefermentował. Mhm. A robi się takie, no jest taki trend, żeby robić, my nie dodajemy drożdży, tylko robimy z tych z miodu? Są na pewno takie próby, na pewno są takie próby, ale to już no, czy to są sukcesy, to raczej nie wiadomo, nie no tak jak, no, tak, no w Polsce na pewno nie, w Polsce na pewno nie. No to już takie brety, nie, wtedy też są, można powiedzieć. No właśnie, a dzikie miody są? Tworzy się, ale nie spotykałem się na rynku komercyjnym, ale zakładam, że w Stanach są. Tam jest wszystko i... Ale generalnie? Generalnie bardzo spoko. Oczywiście nie na tę pogodę, ale nie, bardzo, bardzo fajny właśnie jest, no mówię, jest tutaj parę rzeczy, które są znane mi z piwa, nie? Mhm. Czyli właśnie takie utlenienie, te nuty właśnie sherry, śliwka, trochę suszona śliwka, nawet bardziej. Tak, tak, no. Trochę jest tej właśnie lepkości, no myślę, że całkiem spoko. Jeszcze jeżeli chodzi o ocenianie miodów, to nie wiem, może mnie tutaj sprostujesz, ale jeżeli... O, jest, to nie pszczoła akurat. Niestety, nie? A jeżeli chodzi o ocenianie miodów, patrzymy przede wszystkim na zaletę. Na zalety takie. No to zawsze tak się powinno oceniać wszystko. A w piwie nie? W piwie nie zwracacie tego, uwagi że, tego, że sędziowie, na te wady? Sędziowie się, wiesz, fiksują troszkę, nie? Szukają wady, jak już znajdą, to jest. Ale powinno się oczywiście szukać pozytywów. A co jest wadą w miodzie? Nadmierna kwasowość może być wadą. Może skisnąć miód, tak? Może skisnąć, może być zmętnienie. Może być właśnie jakieś... Piekące, alkohol jest wadą? Będzie wadą, tak. Alkohol powinien być raczej wyczuwalny, a ale może być zanadto utleniony? Że taki, że stary? Tak jak u nas jest mokry karton czy coś takiego? To takie rzeczy się robią w miodzie? Myślę, że w czwórniaku tak. W czwórniaku byłoby to wyczuwalną wadą, ale jeżeli chodzi już o wyżej trójniaki czy dwójniaki, to może nadać nam wręcz zalet. Postarzy nam jakby ten miód taki. Ale tak jak mówię, utlenienie jest taką bardzo charakterystyczną cechą dla polskich miodów. No i tutaj wyczułeś. Ale to znaczy, że na przykład te amerykańskie nie są utlenione, bo za krótko leżakują, czy nie tak. są? Tak, głównie dlatego. Tam nie ma takiej tendencji. Tam miód może trafić nawet są miody, które trafiają po 8 miesiącach na półki sklepowe. A no i a oni w ogóle robią takie mocne miody jak te półtoraki nasze? Półtoraków nie sądzę. Nie sądzę, że robią coś takiego. Dla nich już trójniak jest miodem takim mocniejszym, ciężkim. Oni raczej gustują w takich lżejszych, bardziej wytrawnych. Ale cenią polskie miody, naprawdę, jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, zawodowych sędziów, czy miodomaniaków amerykańskich, to no, mamy opinię w świecie. Mamy... Meatheadzi? Meatheadzi? Może, może. Myślę, że tak, że rodzą się, meatheadzi się rodzą. Czy meatgicy? Ja na nich mówię miodopijcy. Miodopijcy. Czas na słodszy, tak? Tak, czas na słodszy. No nie musisz wypijać, ja możesz tu wylać, bo specjalnie przygotowałem wiaderko. Mamy dwójniaka koronnego, tutaj w ogóle jakaś taka szlachetna pleśń zaatakowała mi tą banderolę. I tutaj tak, chyba był jakiś wypływ miodu, wiesz? Korek też wchodzi. No. Oj. Niedobrze? No miejmy nadzieję, że dobrze było zamknięte, nie? Może zaraz poznamy miód z wadą. Co? Nie, chyba korek nie. Troszkę daje takim korkiem starym. Tak. Ale chyba nie dostało się, nie? Raczej chyba tam na dół nie zeszło. No to już ciemniejszy. Zdecydowanie ciemniejsza barwa. No z dwóch powodów. Po pierwsze pewnie z utlenienia, po drugie z większej ilości zawartości miodu, no i być może też inne odmiany były. Ale samo już dodanie większej ilości miodu już zmienia kolor nam. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, na tym samym miodzie trzy różne miody, czwórniak, trójniak, dwójniak, to pewno kolorystycznie też nam się w takiej formie ułożą, że dwójniak jest tym najciemniejszym. W ogóle pijemy, zresztą to jest tam
naturalna, ale pijemy zgodnie z tak, jak powinno się pić, czyli pijemy od słabszego, lżejszego miodu. Co prawda za chwilę będziemy pić imbiorowicza od znowu słabszego. Ale może zrobimy trudno. Krótką przerwę. Co jest ważne, ten ma 16% alkoholu i powiem tak, czuję mniej alkoholu, znaczy w ogóle nie czuję alkoholu teraz. Czyli jednak w tamtym czułem alkohol, który mi szedł do nosa, tutaj nie. Dla mnie alkohol, no może troszeczkę alkohol jest. Podobnie wyczuwalny jest w tym i w tym, także tu i tak plus za to, że nie wyczuwamy go tak mocno jak... Płaczę troszkę, czyli pojawiają się tak zwane łzy, czy też korona. Nogi. Też, o, nogi też są, tak. Nogi to jest z angielskiego legs, a już, że płaczę, no to, no to jest po prostu gęstość, tak? Gęstość trunku sprawia, że jest takie... tak lepki jest, że on właśnie w taki sposób spływa nam z... To widać, jak on się zachowuje w kieliszku, nie? Że to nie jest taki lekki płyn, on tam tak gęsty, jest gęsty. No dobra, jest alkohol, ale mniej owocowy, bardziej taki... Miodowy. Zgodzisz się? Miodowy, no... No jest alkohol. Jest. Ale zgodzę się, że tej różnicy nie ma znaczącej między tym poprzednim trójniakiem a dwójniakiem, jeżeli chodzi o wyczuwalność alkoholu. Także no, tu mamy aż o 3% więcej, a ta różnica moim zdaniem jest niewielka. No powiem tak, ja już wziąłem łyka. No jest moc. Znaczy nie alkohol, ale dzieje się bardzo dużo. Jest gęste, lepkie, taki naprawdę mega fajny barley wine. Słodkie, lekko piekące w przełyku od alkoholu, ale to takie dosłownie drapanie. Nie wiem, czy ten trójniak nie był bardziej piekący, szczerze mówiąc. Tutaj... Znaczy mi się wydaje, że był, dlatego właśnie moja teza jest taka, że ten jest lepiej ułożony. Ułożony jest, na pewno dłużej leżakował, to no, może mieć na pewno to wpływ, nie? Ale mimo, że ma więcej alkoholu, to ten alkohol jest przyjemniejszy. Oczywiście tu jest też kontra miodowa, nie? Słodyczy. Jest też bardzo owocowy w smaku. A powiedz, mówiliśmy, że się chmieli, a chmieli się na goryczkę? Są próby. Są próby. Mam jedne. Ten imbiorowiczo jeden jest chmielony na, nie na goryczkę, ale na aromat. Ale są próby i to są właśnie te próby nowofalowe w tych mniejszych butelkach, o których Ci wspominałem. Słabsze miody, często czwórniaki gazowane. Próby są, ale nie do końca jeszcze moim zdaniem sukcesem. A powiedz mi, nie wiem czy wiesz, ale jeśli wiesz, w takim Jarosie, jak to się rozkłada, ile oni robią procentowo? Najwięcej robią czwórniaka, czy najwięcej robią, czy wcale nie? Czwórniak nie robi, Jaros w ogóle nie robi czwórniaków. Nie rozdrabnia się. Nie rozdrabnia się. Procentowo nie wiem. Przyznam się, że nie wiem, jak to wygląda. Oni mają bardzo dużo trójniaków, kilka dwójniaków i chyba bodajże jeden półtorak. A mają też jakiś jeden perlisty? Tak, jeden perlisty. I potem wypuszczają takie serie z owocami? Nie takie na okazję. Mieli swój taki jubileuszowy. Dziękuję. Mocne miody. Mocne miody, język się plącze. Także są takie miody, które się pojawiają tylko na okazję w jakichś tam limitowanych wersjach i ja zawsze na nie czekam. A eksportują? Tak, na pewno do Stanów. Swojego czasu nawet byli w Meksyku, ale to chyba wszystko. No i trzeba znaleźć... Ogólnie, jeżeli chodzi o miody Jarosa, oni nie są zainteresowani zwiększeniem produkcji. Oni są szczęśliwi na tym etapie, którym są. Czyli tylko podnosić ceny. No, stawiają na jakość. Stawiają na jakość, zdecydowanie na jakość. Uznają, że już są w tym miejscu, w którym są, jeżeli chodzi o rozwój i... To też świadczy jakby jakimś... A to w ogóle jest tak, że tam, bo ja przejeżdżałem parę razy autostradą czy tam gierkówką i tam jest nagmiot dosyć niejaros. Tam jest. Można sobie podjechać i zobaczyć, czy to tak, tak aż... mają, tam jest sklepik jakiś? Mają swój sklep. To są w ogóle bardzo naprawdę towarzyscy i mili ludzie. Także nawet jeżeli jest możliwość znaleźć wcześniej numer w internecie, zadzwonić, to przypuszczam, że miodosytnie też po prostu pokażą. Bardzo ciekawi ludzie. Miodosytnicy w ogóle to są bardzo ciekawi ludzie. Tomaszów Mazowiecki to jest gmina Łazisko. Łazisko 46.
Myślisz, że tego byś mógł dużo wypić, takiego dwójniaka? No myślę, że takie 0,3 mógłbym sobie sączyć. Sączyć, nie? Na cały wieczór, nie? No to jest właśnie to. Znaczy nie cały wieczór, godzinka. Szybki zawodnik. No bo generalnie właśnie to jest to, o czym wspominałem, że często zaczyna, powiedzmy, amatorzy trunków takich piwnych. Chce zacząć i zaczyna od tego najwyższego, a powinni właśnie od tych słabych, bo tutaj ta słodycz może, powiedzmy, odrzucić na pierwszy... No może być troszkę mulące, z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też łatwiejsze w pewnym sensie, nie? Ludzie lubią słodki smak. W Polsce lubią smak, ale z drugiej strony, no, dla mnie półtorak jest tym ryzykownym miodem, którego bym nie polecał na pierwszą styczność z miodem pitnym. Raczej trójniak, czwórniak, dwójniak nawet jest dosyć słodki. Nie no, już przyjemnie grzeje w przełyk. Dla mnie bardzo owocowy, mimo tego, że tam nie ma żadnych dodatków owoców. Tu znów jest śliwka. Może nawet trochę wiśni też w tym jest. I to jest właśnie fajne w miodach, że nie musisz tego dodawać, a i tak... No tak jak z piwem, nie? Że tam masz kawę ze słodu, nie? Czy też prawda, też czekoladę. Prawda. No czy też owoce, brzoskwinia tam z drożdży. A są eksperymenty na przykład z szczepami, tylko to muszą być wysoko odporne. No ale nie, no bo można robić... Jakie się takie najlżejsze miody robi? Jeżeli te mają po 50, tam 40 Belgię, to o dziesiątki się robi? W Stanach na pewno tak, w Polsce raczej nie. Mhm. Chyba, że ktoś próbuje na własny użytek. No, to... A ty robiłeś w domu? Ja robię, no odkąd zakochałem się w miodach, robię również takie piwa, to by się nazwało piwem miodowym, ale to jest jakiś ośmiorak, tak? Dziewięciorak. Czyli takie słabsze miody, tam wtedy dodaję jakieś dodatki, bo generalnie to się prosto robi, no. Potrzebujesz miód, wodę i ewentualnie dodatki i drożdże. A w domu jak robisz, to sycisz czy nie sycisz? Nie sycę. Ja generalnie jestem zwolennikiem niesycenia, gdyż teoretycznie zostawiamy wszelkie walory zdrowotne w tym miodzie, nie? Ile fermentuje taki miód? Taki trójniak? Taki trójniak, no w domowych warunkach to minimum rok. Znaczy nie fermentacji, nie? Fermentacja to ustaje ta burzliwa po około 8 tygodniach. Ale później ta cicha fermentacja to do roku może trwać. Czyli co, kupujesz sobie, ile w ogóle taki nastaw, to się nastaw nazywa? Nastaw miodowy, ile ma zwykle u Ciebie litrów? Ja sobie robię w małych galonowych, przeważnie w galonowych, czyli 5 litrów. Dlatego, że wtedy mogę się bawić smakami i eksperymentować. Mam dwie większe butle po 20 litrów, ale tam już stosuję... Czyli takie, w tych szklanych, takich gąsiorkach. Tak, takich jak od wina, ale robienie w takich piwnych fermentatorach jest to też możliwe. Problemem jest leżakowanie, bo tu jest znacznie dłuższe leżakowanie niż w piwie. Lepiej w szkle. I lepiej jest w szkle, także na fermentację burzliwą, początek cichej może być w tym plastikowym fermentatorze piwnym, ale już na dłuższe leżakowanie, no to bym zalecał szkło. Chociaż są ludzie, którzy równie dobrze leżakują w plastiku, nie? Czyli co, rozpuszczasz miód z wodą, zadajesz drożdże? I teoretycznie mogę to zakorkować rurką fermentacyjną z korkiem. Teoretycznie, ale oczywiście dodajemy według własnego uznania, czy to sok owocowy, tam czy... cytrynę dodajesz, tak? Żeby złamać, czy to później? Lepiej jest dodać później. Przy rozlewie. Tak, jeżeli chodzi o produkcję miodów pitnych, bardzo ważne jest pH. Tutaj najlepsze dla rozwoju drożdży takich właśnie do miodów to jest pH w okolicach 3,7. Czyli kwaśne. No, raczej kwasowe środowisko. I no, to trzeba. No to czyli na początku, bo nie najdź dodaj tej cytryny. No nie, bo miód sam w sobie jest, mimo że jest słodki, on ma... jest kwasowy. Aha. pH miodu jest dosyć niskie, także tutaj po rozdrobnieniu z wodą no należałoby najlepiej sprawdzić pH i wtedy ocenić, czy należy dodać kwasek cytrynowy, czy cytrynę, czy też sok owocowy już teraz, czy zaczekać na późniejszy etap. Nie refermentuje się. Nie masz ryzyka, że tam ruszy ci w butelkach? Po roku nie powinno, nie? Nie powinno, nie, bo to, no... A fermentujesz w temperaturach górnej fermentacji, tak? 18 stopni, taką mam... No, a to są w ogóle sakaromyce z telewizji, drożdże, czy... Tak, tak, tak. No oczywiście różne tam mniejsze... A eksperymentowałeś z piwnymi?
Raz i z kiepskim sukcesem. Dlaczego? Bo tu jest fruktoza głównie, tak? I piwne chyba nie są przyzwyczajone. Nie, nie, jest glukoza też. Jest na ogół tak 50-50, glukoza, fruktoza, ale nie odfermentował mi tak mocno i był bardzo kwaśny. Bo nie ryzykowałem z zrobieniem jakiegoś trójniaka, tylko poszedłem raczej takiego poniżej czwórniaka. No można, ale... I wiem, że są próby, ale nie, wolę jednak na tych tradycyjnych drożdżach, które wiem, że jak się zachowują. A kupujesz miód w sklepie, czy od jakiegoś pszczelarza? Mam zaprzyjaźnionych paru pszczelarzy, którzy w takich, powiedzmy, mikrohurtowych ilościach mi podsyłają, bo tam produkcja trochę tego jest. No i cena wtedy też jest, no, bo nawet do domowej zabawy wyprodukowanie miodu pitnego to też są troszkę wyższe koszty, nie? Mhm. Na pewno opłacalne i na pewno miód domowy można zrobić tak, jak sam chcesz i poeksperymentować, zrobić pod własne gusta, ale no też to trochę kosztuje, nie? Ale za jakość płaci. Czyli na te 5 litrów miodu pitnego zużywasz około 2,5-3 litrów miodu? No nie, 3 litrów to nie, 2,5 to już jak robię dwójniaka, nie? Aha. Który, czyli... który rzadko lubię, bo ja wolę zdecydowanie bardziej wytrawne, czyli trójniaki, czwórniaki. Więc teraz w okolicach litra, nie? Litr do półtora. Czyli słoik taki. No, słoik to jest kilo. Aha. A kilo miodu to nie jest litr miodu. To jest więcej czy mniej? To jest mniej, to jest jakieś 0,72 ml. A właśnie, bo miód jest cięższy niż woda. Tak. No tak. Także i robiąc właśnie, to już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, ale robiąc z miody patrzymy na objętość, nie na wagę, nie? Mhm. No dobra, no to kończymy tutaj z miodami Jaros. Ty masz jakieś ulubione od Jarosa miody, które byś polecił, oprócz tych dwóch? Bardzo dobry jest Lipiec, który zresztą zdobył teraz nagrodę na tym poprzednim Mazer Cup, ale do lipca... Ale Lipiec to on jest, że co, że z miodu... Z miodu lipowego. Lipowego, czyli taki single honey jakby. No, masz rację, tak, no, proszę. Tak, ale to jest też taki, no, bardzo... Trunek, ja go chyba nawet widziałem, ale właśnie tak nie wiedziałem. Każdy lubi go, bo on jest taki, niektórzy go porównają do lekarstwa, taki syrop na kaszel, ale ma tam fajne takie walory i aromaty, które mi pasują i na pewno to lubię. I lubię owocowe. I w ogóle owocowe na świecie to jest w tym momencie bodajże 80% produkcji miodów pitnych. Jakieś właśnie z dodatkami soków owocowych czy owoców, także owocowe zdecydowanie łatwiej się pije. Owocowe się robi w ten sposób, że od razu dodajesz do owoce przy jakby nastawianiu miodu, czy dopiero jak on skończy fermentować, dodajesz owoce do maceracji, tak jak przy kriku? Dwie szkoły, dwa rodzaje, a nawet jeszcze więcej, jeżeli chodzi o produkcję. Jeżeli chcemy, żeby miód był bardziej zbalansowany, to lepiej je dodać od razu z tym miodem. I on się tam ładnie zbalansuje, ułoży, dostanie te odpowiednie kwasowości, ale jeżeli chcemy, żeby te smaki i aromaty owocowe, to na cichą fermentację, albo potem można połączyć, na przykład troszkę z soku dodać już na początku, trochę na cichą. A w ogóle blenduje się miody? Miesza się? Na przykład, że tutaj ten miód z tym i tu wtedy będzie taka super mieszanka? Przypuszczam, że w warunkach tam komercyjnych robią to, ale butelkują to jako ten gatunek, nie wspominają nic o blendzie. Zauważyłem taką zależność, że często wymieszanie dwóch słabych miodów, niedobrych, tworzy całkiem dobry miód. Ale wymieszanie... Ale muszą być niedobre w dwóch różnych rzeczach, tak? Tak, na jeden za kwaśny, a drugi za mało kwaśny. Tak, tak, dokładnie. Ale z drugiej strony wymieszanie dwóch dobrych miodów wcale nie stworzy dobrego. Także blendy jak najbardziej i to czasem jak robisz w domowych warunkach, to zdecydowanie można... Poproszę. To zdecydowanie można... tak robić, żeby czasem uratować nas. A jak mówiłeś o tym rozcieńczaniu, no to rozumiem, że rozcieńczamy na przykład takiego dwójniaka, to jest jak? Pół na pół, czy tam tylko kapkę tej, parę kropel tej wody, tak jak przy whisky, czy kostki lodu, jak to jest? A jeżeli tak do konsumpcji, no to już w zależności od gustów, nie? Znam osoby, które lubią na przykład dodać wody sodowej. Gazowanej. I wtedy się robi takie lekko musujące. No ja lubię sobie dodać, jeżeli piję dwójniaczka, to tak właśnie pół na pół, ale mniej niż pół, jeżeli można. Nie więcej niż pół. No, nie więcej niż pół, także... Ale nie ma, no tendencji, jeżeli robicie tak jak właśnie wam mówiłem, że chcecie rozcieńczyć, to lepiej dodać miodu i dolewać wody i próbować. O, teraz mi pasuje. Trochę lodu, cytrynki nawet na taki upał, to też na pewno orzeźwia, także... A to pijesz miody cały rok, tak? Czy raczej zimą?
Nie, piję rok, cały rok. No, teraz z uwagi na to, że prowadzimy kanał, to też... Musisz. Czasem muszę, nie? Taka praca. No, i czasem ubolewam na tym, że człowiek już nie może się normalnie napić miodu, otworzyć i go się zrelaksować, tylko zaraz trzeba ustawić sprzęt, przygotować się troszkę. I... You know what I mean. I know what you mean. Także no, dokładnie. Także piję miodę, ale czasem też mam ochotę po prostu na... Dobre piwo i na Craft Rocku i w targach piwnych na pewno też do stoisk piwnych zawitamy. Jest szansa, że się jakieś miodosadnicy wystawią na tych targach? Jest nawet duża szansa. Z tego co wiem, w obecnej, z obecnej mi wiedzy na pewno będzie, przynajmniej będą dwie miodosytnie. No bo Imborowicz chyba był w zeszłym był, roku. Był, tak, i na pewno dochodzi w tym roku jeszcze jedna. Dwie się zastanawiają i również zastanawiają się takie zrzeszenie europejskich miodosytników, żeby zrobić takie stoisko. Oni nie mogą sprzedawać, bo takie sprawa niestety w Polsce, jeżeli nie masz dystrybutora. Tym lepiej, będzie za darmo. Będzie degustacyjnie, dokładnie, także będzie więcej. Będzie więcej miodu w konkursie i będzie więcej miodosytni na samych targach. Dobra, no to spróbujmy miodów z miodosytni Imbiorowicz po krótkiej przerwie, a oczywiście wy ten film o następnych miodach zobaczycie za kilka dni, żeby was nie zasłodzić. Zasłodzić, zamiodzić. Hej, pozdrawiamy. Kanał Kings of Mead, czyli Królowie Miodu na YouTubie, polecam. Mateusz Błaszczyk, Matej. Człowiek, który promuje miody, taki miodowy kopyra. Miodowy kopyra, można. No, nie ukrywam, że też jakoś wzorowałem się na tym, że skoro może ktoś prowadzić o kanał o piwach, to czemu nie o miodach to wykorzystać? I jakoś tak się zaczęło. Do usłyszenia. Cześć. Hej.